w naszym porankowym studio. Proszę zobaczyć, jak się zrobiło tłoczno od przepięknych obrazów. I teraz porozmawiamy o tym, co zapowiadaliśmy na początku programu. Tak, trochę sztuki nadszedł czas, abyśmy troszeczkę tym się nakarmili, naszą duszę sztuką, a jeżeli sztuka, to dziś goście. Gwinny Głusk, tak. Chciałam to powiedzieć, ale wyprzedziłaś mnie. Pani Iza Salagierska z nami. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Pani Jadwiga Szpot i pani Jadwiga Szkołt, które będą nam opowiadały o tym malowanym głusku. Tak ogólnie można to ująć, no ale drogie panie, no piękne obrazy przywiozłyście tutaj dzisiaj ze sobą. Czy w ten sposób wyrażacie siebie? Tak to jest w tym malarstwie? To znaczy, może ja zacznę, bo jestem pani instruktorem. Pomysł w ogóle tego projektu z malowanym głuskiem powstał w 2017 roku przy wsparciu pana wójta gminy Głusk i Biblioteki Centrum Kultury w Głusku. Na początku wszyscy podchodzili do tego pomysłu sceptycznie, no bo gdzie znajdziemy tylu chętnych malarzy, ale pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i udało nam się odkryć naprawdę wspaniałe talenty. Należy też podkreślić, że dla pań był to praktycznie pierwszy kontakt w ogóle z malarstwem, z farbami, z tym rodzajem ekspresji, dlatego no, tym większy szacunek, że tak wspaniale się rozwinęły. Zdecydowanie prace są przepiękne. Nasi widzowie mogą teraz zapewne część tylko z pań prac podziwiać. No proszę powiedzieć, czy rzeczywiście na początku u pań też się takie pytanie, czy taka wątpliwość pojawiła, czy to dla mnie, czy może nie dla mnie, czy malować, nie malować, czy ja sobie poradzę? No przecież jak namalować taką pracę, jak to zrobić? To może ja powiem tak, to tak było. Na początku to tak było, nie wiedziałyśmy w ogóle od czego zacząć, jak mieszać farby, jak to położyć te farby na tym pędzlem, na tym płótnie, także ciężko było, i były takie wątpliwości, ja na przykład miałam takie wątpliwości, bo tak, tu mi się strasznie podobało, a później tak sobie pomyślałam, Boże, czy to ma sens, czy ja jestem w tym dobra, czy ja w ogóle, czy innym się to spodoba, więc to było takie trudne, ale... Ale jak tak po poszło. 5 latach odpowiedzi tak, na te pytania tak. się zmieniły, jak rozumiem. Zmieniły się, tak. Pomyślałam sobie, że warto mieć pasję, że to piękna rzecz jest mieć pasję. Bo my często pasję. Piszemy i chowamy to do szuflady, malujemy, tak. chowamy to do szuflady. Tak. A czy dla pań pokazanie po raz pierwszy swojego obrazu to był stres? Tak, myślę, że tak. To już nie jest pierwszy raz pokazywanie naszych prac, bo mieliśmy już... Tak, nie mówię, ale mówię o tym pierwszym razie, który kiedy. Tak. Ja to zacznę od tego, że kiedy w 18 roku przeszłam na emeryturę, wiedziałam, że już istnieje w mojej gminie grupa malarek i chętnie chciałam sobie wypełnić troszkę tego czasu wolnego. No i moim marzeniem było kiedyś wzięcie pędzla do ręki i malowania. I tak też się stało. Trafiłam właśnie do grupy koleżanek, do wspaniałej mistrzyni, pani Izabeli, która dużo dała nam i mnie cennych uwag. Takich, jak już koleżanka wspomniała, jak się posługiwać pędzlem, jak mieszać farby i jak ich używać na płótnie. Ten kontakt z płótnem i z farbą to właśnie zdarzył się w 18 roku i do tej pory trwa. I od tamtej pory chętnie podejmuję nowe wyzwania. A co jest takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o malowanie na płótnie dla pani? Co jest? Na przykład uwielbiałam kwiaty malować i zamiast kwiatów maluję zwierzęta, maluję pejzaże, abstrakcję jakąś i mam taką różnorodną tematykę w swoich obrazach. No jest ich trochę. To ile już? Myślę, że około 100 namalowałam. Z tego znaczną część przekazałam dla bliskich znajomych. No tak obdarowywałam się. Prezent, ja się cieszę i obdarowane przeze mnie osoby też się cieszą. A co pani czuje, kiedy przychodzi pani do znajomych i widzi swój obraz na ścianie? Cieszę się, że wisi, nie jest schowany gdzieś tam za szafę. No ja w ogóle się nie dziwię, patrząc na te prace, które pani dzisiaj przywiozły tutaj, że te prace u znajomych czy rodziny wiszą na ścianie i zdobią te ściany. I tu wypada zapytać się pani instruktor. No, może tak niezręcznie przy osobach, które pani uczyła, ale czy to są pojętne uczennice, jeżeli chodzi o malarstwo?
No tak, akurat panie, które przyjechały z UU, no pionier, znaczy pionierkami, generalnie jedna z najlepszych pań u mnie w grupie. Jestem z nich szalenie dumna i no to jest niesamowite, jak panie się rozwinęły, bo tutaj akurat pani Jadzia, no to na pierwszych zajęciach prawie chciała nam uciekać z grupy, bo mówiła, że nie, ona się nie nadaje, że to się nie uda. Ale oczywiście koleżanki wsparły, no ja też starałam się zachęcić, bo nie chodzi o to, jak, co komu wychodzi, tylko chodzi o ten sam proces twórczy, który jest bardzo terapeutyczny dla uczestników. Tutaj osoby mogą się wyłączyć, każdy ma jakieś swoje problemy w domu, jakieś myśli z tyłu głowy, a tutaj jest czas, gdzie poświęcamy się sztuce i gdzie możemy po prostu zapomnieć o tych wszystkich jakichś tam problemach. To dlatego tak na koniec wystawa Malowany Guzk już w kwietniu będzie, tak? Zaprośmy też na tę wystawę. 20 kwietnia. 20 kwietnia, gdzie ta wystawa będzie? Zapraszamy właśnie na naszą wystawę Malowany Guzk 20 kwietnia o godzinie 17. Będzie to w Bibliotece Centrum Kultury Guzk w sali widowiskowej. Tak. Zapraszamy, obejrzymy pracę. Zapraszamy. Również pań, jak rozumiem. Dziękuję. Tak. I zapraszam. Nas obecnie maluje około 20 osób. Jest grupa zaawansowana, grupa, czyli my z tej grupy i grupa początkująca. Tak. Ale wszystkie panie namalowały obrazy o tematyce gminy Głusk i wszystkie będą wystawiane. Czyli puenta z dzisiejszego spotkania jest również taka, że nie wolno się poddawać i trzeba próbować, spełniać, prawda? Marzenia. I spełniać marzenia. Tak. Kłaniamy się nisko. Tak, piękne podsumowanie. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy bardzo paniom serdecznie, a my już za chwil kilka porozmawiamy o Centrum Medialnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które przygotowuje serwisy dla Ukraińców.